do, powiedziałem, niecodziennego grona w moim doświadczeniu i historii. I wydaje mi się, że mam pewien przywilej, ażeby powiedzieć o Bolesławie Piaseckim oceny, które są moimi ocenami. One prawdopodobnie będą odległe od tego wszystkiego, co zostało napisane, powiedziane, a odzwierciedlać będą moje zdolności patrzenia na świat. Wystarczająco lat przeżyłem, ażeby wiele różnych zjawisk przeżyć i zobaczyć, jak ewoluuje coś, co jest nie zawsze, ja bym powiedział, docenione, a które okazuje się, że później są niezwykle ważnymi sprawami. Spotykałem się z wieloma ludźmi tego świata, którzy w ten czas wydawali się, że są wielkimi, dziś z perspektywy mało znaczą. Natomiast pan Bolesław Piasecki, z którym spotykałem się, no nie chcę powiedzieć często, ale w bardzo ważnych sytuacjach, był politykiem, który wywarł na mnie wrażenie jednym chyba z najbardziej dotykających mój sposób patrzenia na wszystko, na świat, na ideologię, na ludzi. Uważam, że Bolesław Piasecki był bardzo podobny w sposobie patrzenia na świat, na politykę, do pani Thatcher, którą znałem, rozmawiałem, a która jest niedoceniana dziś. A uważam, że był to polityk znacznie większy w znaczeniu jak Churchill. Piasecki był politykiem, który stoi dzisiaj przed pewną groźbą. A mianowicie to jest groźba, która zawarta jest w Ewangelii Świętego Marka, który stwierdza, że największą karą człowieka, które może go spotkać, to jest milczenie o nim. I obawiam się, że w sprawie Bolesława Piaseckiego, poza takim filmem, poza takim spotkaniem jak dzisiaj, jest pewna tendencja milczenia. Odłożenia na bok historii. Czyli to wszystko, co ja dzisiaj powiem, a powiem to w bardzo dużym skrócie, jest nawoływaniem, ażebyśmy nie zapominali o swojej przeszłości, która jest ważna. Rozpocznę od takiego, powiedziałbym, co w Bolesławie Piaseckim doceniałem szczególnie. Doceniałem jego niezwykłą zdolność analizy. To powiedziałem, akurat w tej sprawie jestem w jakimś stopniu specjalistą, ale on był dla mnie mistrzem, a mianowicie tam nie było żadnych emocji. Żadnych, ja bym powiedział, ideologicznych czy innych jakichś zainteresowań, czy to, co się nazywa stanięcie po jakiejś stronie. To był bardzo zimny analizator rzeczywistości, która jest ważna. Ja muszę powiedzieć, że wielcy politycy albo mali politycy mają, wielcy mają zdolność, mali nie mają, a mianowicie, żeby rozdzielić to, co jest ważne i to, co nie jest ważne. On akurat miał tą zdolność analizowania to, co jest ważne. Ale z drugiej strony te wszystkie moje obserwacje wiązały się z takim jego poczuciem niezwykłej odwagi. Ja chcę to powiedzieć niezwykłej i podam pewien przykład. Byłem ambasadorem w Londynie, w Anglii. I dowiedziałem się, że z Japonii leci do Warszawy Wałęsa. Przypominacie sobie to stwierdzenie, druga Japonia, prawda? W tym czasie oczywiście nie było samolotów tak jak dzisiaj, że 3 razy dziennie latają między Londynem a Warszawą, tylko trzeba było czekać na połączenie z Warszawą około 9 godzin.
A więc z Brytyjczykami załatwiłem, że tam dano jakiś pokój, jakiś inny, ale doszedłem do wniosku, że niezwykle byłoby dobrze, gdyby ten Wałęsa spotkał się z jakimś wybitnym związkowcem brytyjskim. Tym bardziej, że on ciągle podkreśla, jestem związkowcem, nie politykiem. I zaprosiłem do siebie, do domu, jednego chyba powiedział z najbardziej znanych Wielkiej Brytanii, wielkich związkowców, nazywał się Gormley. Był przewodniczącym Związku Zawodowego Maszyn i Machin Parowych. Tak się ten związek nazywał. I zapytałem Wałęsę, czy by chciał się z nimi spotkać. I Wałęsa mówi tak, jak związkowiec, to w Wielkiej Brytanii związkowcy do siebie mówią bracie. Członkowie Labour Party mówią do siebie towarzyszu. A więc jest to, powiedziałem, taka reguła, że Gormley zwracał się do Wałęsy bracie. I w pewnym momencie pyta tego Wałęsy, mówi, bracie Wałęsa, jesteś wielkim związkowcem, wielkim przywódcą. Czy możesz ty powiedzieć, co ty chcesz z tą Polską zrobić? No więc nogi się pode mną ugięły, bo wiedziałem o tym, że tu już będzie, powiedziałem, dramat. Bo cóż ten Wałęsa potrafi powiedzieć, co on chce z Polską zrobić? Ale Wałęsa, muszę powiedzieć, że zastanowił się, tak spiął się, i mówi, bracie Gormley, nim ja ci odpowiem, co ja chcę z Polską zrobić, to ja się zastanawiam, co się w Polsce dzieje. Czym jest dzisiaj Polska? I mówi, w Polsce jest rewolucja. A rewolucja ma to do siebie, że albo trwa, albo zanika w ten czas, kiedy wykona swoje cele. Ja stoję na czele rewolucji. I to jako rewolucjonista wiem, że jak mówię, niech żyje rewolucja, to wszyscy w Polsce krzyczą, niech żyje Wałęsa, niech żyje. A jak ja mówię, spokojnie, spokojnie, bez rozlewu krwi, bez wielkich nacisków, to wtedy czas mówią, Wałęsa głupi, Wałęsa tam Bolek czy inny. I mówi, ja jestem między jedną częścią świata i drugą. W środku nie ma nic w Polsce. I wtedy czas ja zrozumiałem, że ten Wałęsa myśli. I w ten czas ten Gormley mówi, panie tam, czy bracie, mam do ciebie, dla ciebie podarek. Oto jest moja książka. Wyjmuję tą książkę i książka zatytułowana jest The Road to Jerusalem. Ja myślę, rany boskie, cudo, jakąś religijną książkę chcę Wałęsie dać. I on mówi, ta książka nie jest o religii. Ta książka jest o związkowcach brytyjskich, o politykach brytyjskich, którzy krew przelewali, walczyli o jakąś ideę, wygrywali, przegrywali, ale dla nich była to droga zwycięstwa do Jerozolimy. I następnie dał Wałęsie dedykację. W tej dedykacji jest napisane, było napisane, Chrystus wjeżdżał do złotej bramy na osiołku. Wszyscy krzyczeli Hosanna. Wszyscy krzyczeli zwycięzco, królu. Ale Chrystus wiedział, że on musi przejść przez drogę krzyżową. A na końcu tej drogi krzyżowej jest krzyż. I jeszcze dwa łotru mu z boki dodadzą. I ten Gormley mówi, bracie Wałęsa, jeśli gotów jesteś przejść drogę Chrystusa, będziesz wielkim politykiem. Jeśli będziesz chciał tylko na osiołku jeździć, żeby cię klaskali, będziesz nikim. I chcę powiedzieć dlatego, że Bolesław Piasecki, on wiedział, że wjeżdża do złotej bramy, ale przed nim jest zawsze droga krzyżowa. Że przed nim jest krzyż, że przed nim są dwaj łotrzy, które jeszcze mu się dodadzą. I to on demonstrował odwagę swoją. Tym mi imponował. Mówię o tym dlatego, ponieważ chcę przejść do dowodów tych tez, które mówię. W Wielkiej Brytanii miałem przyjaciela, który był sekretarzem Churchilla jeszcze w czasach wojny. Ach, ja już tam. I on mi pokazał dokument, który był napisany na maszynie,
na jednej stronie. Ale na tej stronie ten dokument był wypełniony maszynowym pismem w 1/3. Dokument zatytułowany był Wytyczne dla wojny. Czyli Provisions to the War. Data 3 września 1939 rok. Dokument napisany był w nocy z 2 na 3. I zawierał 4 punkty. Te wytyczne dla wojny. 3 Churchill wygłaszał to przemówienie wydające wojnę Niemcom. Pierwszy punkt, mam tu wypisane, bo jest to dla mnie, powiedziałem, taki nośnik tego, co jest niezwykle precyzyjnym przedstawieniem interesu narodowego, podkreślam to słowo, narodowego. Każdy polityk jest mądry, odważny, jest gotów do pójść, powiedziałem, jak przez drogę krzyżową w ten czas, kiedy udowodni narodowi, że on ten naród kocha. Ja miałem znajomego premiera Karamanlisa, z którym byłem w jakimś tam przyjaźni. Byłem ambasadorem w ten czas w Atenach. I kilkakrotnie, kiedy ja dyskutowałem z nim, mówię, panie premierze, jeśli pan wszystko to, co pan chce robić, temu narodowi powie, a będzie pan chciał robić, to pana znienawidzą. A on do mnie zawsze tak mówi, młody, bo głuchy był, prawda? Mówi, młody człowieku, naród nie ma obowiązku kochać swoich przywódców. To przywódcy mają obowiązek codziennie udowadniać, że kochają naród. I to jest, powiedziałem, punkt wyjścia, który ja uważam za strategię polityczną. Ta strategia polityczna w tym dokumencie wyrażona była następująco. Punkt pierwszy. Nie dopuścić do utraty własnych sił żywych, tak wojska, jak i cywilnego. Punkt pierwszy podkreślam. Drugi punkt. Nie dopuścić do obniżenia ekonomicznej pozycji Zjednoczonego Królestwa wobec przyszłego świata, który zostanie ukształtowany po wojnie. Trzecie. Nie dopuścić do rozpadu i spójności Commonwealthu, ani administracyjnej, politycznej i ekonomicznej spójności Zjednoczonego Królestwa. I czwarty punkt. Czwarty punkt. Zwyciężyć Hitlera. Przyglądnijcie się ranking, jak to mówią Anglicy, problemów. Naród swój własny jest najcenniejszy nad wszystkim. I pierwszy punkt tego dokumentu jest, żeby tego narodu nie tracić. Zresztą muszę powiedzieć, że w Jerozolimie, w Wałęsa, kiedy wystąpił, już mówię o Wałęsie, miał fenomenalne wystąpienie na tym wzgórzu, krach harmonalacji, i tam powiedział, że najwięksi bohaterowie to są ci, którzy żyją. No ale proszę. Ten dokument do dzisiejszego dnia, od razu chcę powiedzieć, ma na znamiona tajności. Mimo, że minęło 50 lat, nie został zwolniony. Ale równocześnie ja wszystkim chcę to powiedzieć tu zebranym, że w Polsce już krew się lała. Polscy żołnierze wiedzieli, że oddanie życia jest obowiązkiem dla narodu. Ginęli w Warszawie 200 tysięcy ludzi. Krew się wszędzie lała. Ja przeżywałem wielki szok, kiedy pojechałem w Burmie i zobaczyłem cmentarz angielski, gdzie jest 21 nazwisk polskich. Najstarszy 23 lata, najmłodszy 21. I zginęli dlatego, bo byli w tej dywizji Sabowskiego, posłali ich wraz z Hindusami, żeby partyzantkę organizowali. I zginęli tam. Za co? Muszę powiedzieć, że to taki sposób myślenia o rzeczywistej analizie, tej, która jest, ale zarazem interesie narodowym, który trzeba tam wyszukać i narzucić, był bez wątpienia Bolesław Piasecki. Ja nie przykładałem nigdy wagi, ani nie zauważył u niego jakichś ideologicznych problemów.
jakichś przymiotników w stosunku do kogokolwiek. Dla niego najważniejsza sprawa był naród. Przy czym naród nie w pojęciu, powiedziałem, sobkostwa. Bo tutaj ktoś bardzo dobrze powiedział, że on nigdy nie wyraził się źle o kimkolwiek. Ani o Rosjanach, ani o Niemcach, ani o jakimkolwiek innych sąsiadach. Wydaje mi się, że jeśli w Polsce znalazłby się taki Churchill w 1939 roku, a nazywał się Bolesław Piasecki, to prawdopodobnie on też by napisał dokument. Przy czym ten dokument, wydaje mi się, miałby charakterystykę wytyczne dla pokoju. Ponieważ jego strategia narodowa, tą, którą on mnie przedstawia, ja już nie chcę się wypowiadać na innych, choć uważam, że nie kłamał. Tutaj nic nie kłamał w stosunku do mnie, kiedy żeśmy rozmawiali. Mieściła się też z budową interesu narodowego po Jałcie i Poczdamie. On w tych wartościach wiedział, co w Polsce jest kluczowe dla interesu narodowego. I to na bazie analizy, ale równocześnie pewnej wizji, która nie była wizją, powiedziałem, psychologiczną, tylko była wizją pragmatyka. Co on uważał w Polsce za ważne? Na pierwszym miejscu, kluczowym problemem, i to takim, który uważał, że powinien być nienaruszalny przez wszystkie siły, począwszy od Kościoła, wszystkich partii, jakiekolwiek są, to jest nie dopuścić do naruszenia granicy na Odrze i Nysie. A sądzę, że jeśli tutaj są prawnicy, to dobrze wiedzą, że tym powojennym porządku sformułowanie w sprawie granicy na Odrze i Nysie nie było takie, powiedziałem, wesołe. Sformułowanie pod czasową administrację i dalej. Dalej paragraf 23a Konstytucji Niemieckiej z 1937 roku był faktycznie takim, powiedziałem, toporem, który wisiał. Że to polski upór musiał być tym czynnikiem, ja bym powiedział, zabezpieczającym naszą granicę. Bo i Rosjanie też, powiedziałem, też nie bardzo, powiedziałem, byli pewnymi, że będą umierać za granicę na Odrze i Nysie. Piasecki był bez wątpienia zwolennikiem wszystkich tych, którzy wychodzą z założenia, że walka o granicę na Odrze i Nysie jest kluczowym problemem narodowym. Stalin przesunął nas na zachód, nie dlatego, że kochał Polaków. Stalin wiedział, że trzecia wojna światowa jest możliwa. I ta trzecia wojna światowa, która musi być atomowa, powinna się odbyć nie na terytorium Rosji, tylko na czyimś. Czyli naszym. Ilu ludzi w Polsce wie o tym, że istniało, powiedziałem, dokument, który jest dzisiaj publikowany. Można to znaleźć. A będzie nazywał się Warning Bell, a mianowicie, że terytorium od Wisły 200 km na wschód, 200 km na zachód ma być popiołem w wypadku wojny. I drugim punktem dla myślenia narodowego Piaseckiego to było niedopuszczenie do wojny, jakiejkolwiek wojny na terytorium Polski. Bo wiadomo, że ta wojna musiałaby być, powiedziałem, niszcząca dla nas. Wszystkie te działania, granica na Odrze i Nysie, granicą pokoju, Rapackiego, dyplomacja, powiedziałem, która... Dalej ja chcę powiedzieć, wielkość Kościoła w tej sprawie była tą precyzyjną doktryną, którą Piasecki głosił jako nienaruszalność pokoju na naszym terytorium. I trzeci, który uważam, jest genialny. To uważam jest najważniejsze. On miał świadomość, że Związek Radziecki, czy jak tam, czy Rosja, panować będą nad nami. Że będą, powiedziałbym, dramatycznymi pilnowacze naszego terytorium. On miał tą świadomość, zawsze mówi, co najmniej 50 lat będą rządzić. Ale on wszystkim, którym dobrze znał, tłumaczył. Wszystkie dyktatury na całym świecie mają jedną słabość.
a mianowicie, że w stosunku do tych, którzy gnębią, są mniej uważni, tak trochę uchylają te drzwi. I on mówi, tam gdzie uchylą drzwi, koniecznie buta wsadzić. Nie popuścić do zamknięcia. A mało nawet rozszerzać. Bo to jest ten czynnik, powiedziałem, wolności, który możemy osiągnąć. I na tym polegała mądrość, ponieważ w całym świecie ja też się spotykam, to jest żart, że mówią, Polska była najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym. Faktycznie. I teraz te trzy czynniki były doktryną Piaseckiego. To, że się zapomina, że on był tym, który budował wokół tego czynniki zabezpieczające tą doktrynę, jest, powiedziałbym, szkodą dla jego pamięci. Bo wszystko to, co dotyczyło paksu, ochrony intelektualistów, budowy sojuszu do kościoła, było budowaniem tej otoczki rozszerzania szczeliny w drzwi. Ja chcę powiedzieć, byłem w dużej takiej może przyjaźni z premierem Kalaganem. I coś tam żeśmy... Ja już nie był premierem, jeździłem tam do niego, do tego Brajka. Dyskutowaliśmy tak na temat jakiegoś takiego konfliktu między wywiadem naszym i brytyjskim. I on do mnie mówi, ja do niego premier, bo on był starszy. I on mówi, ja przestań już myśleć o tych wszystkich, nas to w ogóle nie interesuje, nic nas nie interesuje. To, co wy tam w tym biurze politycznym opowiadacie, to, co wy sobie tam między żyć, to jest dla nas nieistniejące. Nas interesuje jeden strategiczny problem. A mianowicie, ilu Rosjan przyjeżdża do Warszawy i kupuje w sklepach, mówi, koszule. Ilu Rosjan kupuje polskie gazety. Ilu, mówi, intelektualistów czyta polskie książki. On mi opowiadał, że Wajda wystawił Wiśniowy Sad w teatrze w Moskwie i ten sposób jego reżyserii Wiśniowego Sadu jest podstawą uczenia studentów w Moskwie. Wy nie macie i nie macie armat. Wy macie siłę cywilizacji i kultury, która wpływa na wschód i to jest wartością, którą my obserwujemy. Muszę powiedzieć, że Piasecki to wiedział. To niech Kalagan to wmontowywał w politykę, ja bym powiedział, no jakichś światłych ludzi. Piasecki to wiedział. Wiedział, że to jest siła Polski, cywilizacyjnego oddziaływania na naszych sąsiadów na wschodzie. I to nie wynikające tylko, powiedziałem, z po II wojny światowej, ale co najmniej 150 czy nawet 200 lat tradycji. Może oderwę teraz się. Powiem o dwóch sprawach, które nie mają związku z Piaseckim. Prawie 15 lat temu spotkałem się z senatorem Clermont-Pelem. Ja miałem takie, powiedziałem, no nie chcę mówić przyjazne, ale dobre stosunki z Tedem Kennedy. On w tym Janopolis, prawda, miał dom, a Clermont-Pel miał swoją willę niedaleko Bostonu. I któregoś dnia coś tam dyskutowaliśmy, mówi, pojedziemy do bardzo interesującego człowieka Clermont-Pela. Pojechaliśmy. Clermont-Pel poszedł na emeryturę, miał 76 lat w ten czas, kiedy żeśmy się spotkali. W swoim życiu przez 50 lat był dyplomatą, senatorem przez okres 35 lat, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu przez 23 lata i przyjął mnie, jego, czy ja odwrotnie. I w pewnym momencie tej całej dyskusji przy jakichś tam ciasteczkach, kawie stwierdził, że jeśli ktoś
50 lat służył swojej ojczyźnie i ma wizję prawidłowej oceny tego, co się w świecie dzieje, to łatwo jest jemu później zaprognozować, jakie będzie następne 50 lat. No więc ja chwyciłem się tego jego stwierdzenia i pytam, panie senatorze, a jak to z Europą będzie? No to on tak się zastanawia. Ja mówię, wie pan, bardziej mi... A co za 50 lat będzie z Polską? To on mówi, trudno to powiedzieć, prawda, tam się wykręca. Ale mówi, dobrze, powiem panu. Za 50 lat Polski nie będzie. Polska przestanie istnieć. Ponieważ za 50 lat w Europie dominować będą dwa potężne mocarstwa. Pierwszym mocarstwem będą Niemcy. I to nie dlatego, że będą bogate, tylko że jest to naród, który ma niebywałą zdolność przystosowania się do zmieniającego się świata. Potrafią zrozumieć, jak świat się zmienia i dostosować cały naród do takiego swojego, powiedziałem, ewolucyjnego zmieniania. Drugim, mówi, mocarstwem będzie Rosja. Nie dlatego, że jest wielkim terytorialnie, tylko dlatego, że jest to niebywałe, mówi, środowisko wielkich rezerw, które żaden kraj świata nie ma i potrafią te rezerwy uruchomić we wszystkich zjawiskach kryzysowych. A wy pomiędzy nimi nie potraficie się dogadać ani z jednym, ani z drugim. I taki jest wasz los. Ja chcę powiedzieć, że powiedział mi to Claire Borpel, człowiek, który do dzisiejszego dnia jest szanowany jako jeden z największych, powiedziałem, myślicieli amerykańskich. I powiedział to nie ze względów, powiedziałem, jakichś obowiązków czy jakichś. Powiedział to od serca. Czyli taki był przekonany po swoich doświadczeniach 50 lat patrzenia na Polskę. Chciałoby się, jak przyznam się dzisiaj, kiedy ja już chcę powiedzieć o Bolesławie Piaseckim, nawiązać do tej naszej literatury i powiedzieć: Bolesławie, larum grają. I koniec. To jest wszystko, co ja mogę powiedzieć o Piaseckim. Przydałby się może dzisiaj, ponieważ zdaje się, że jesteśmy na takiej drodze, która wcale nie jest drogą konieczną, ażebyśmy te 50 lat skracali. I teraz przejdę do końca. Odpowiadam i znam wszystkie te opowieści dotyczące morderstwa syna. Zgadzam się z tymi ocenami, także nie chcę je potwierdzać. Ale chcę powiedzieć o zjawisku, które no, do dzisiejszego dnia jest nieznane. A mianowicie ja byłem, no, ja chcę powiedzieć, więcej jak bliskim człowiekiem Franciszka Szlachcica. Należałem do tak zwanej grupy franciszkanów. To znaczy tych, którzy wokół Szlachcica chcieli reformować i zmieniać. Przez to między innymi poznawałem Piaseckiego, bo oni byli w jakimś tam sposób. I któregoś dnia woła mnie Szlachcic, a w ten czas byłem, powiedziałem, szefem wywiadu politycznego, i chyba zasłużyłem na słowo intelligence, ponieważ mając 23 lata byłem pułkownikiem. I mówi, znaleziono zabójcę Piaseckiego. Problem polega, że znajduje się on za granicą i nie mamy żadnego dostępu, ponieważ jest chroniony przez co najmniej dwa wywiady. I mówi, Jasiu, spróbuj go porwać. No więc ja chcę powiedzieć, że przystąpiłem prawie do takiego działania jak za Eichmannem. Trwało to półtora roku. Jednym, powiedziałem, z najbardziej takich dramatycznych posunięć. Ten osobnik został porwany. Z punktu widzenia psychologicznego genialny człowiek. Według Szlachcica to Piasecki znalazł, sam doszedł, kto, no nazwijmy, zabił. Ja nie chcę ani, znaczy nie mogę, ale i nie chcę
powiedzieć, kto to był, ale chcę powiedzieć, że był to aktor. Niezwykle, powiedziałbym, wysportowany. Niezwykle inteligentny. Faktycznie wmontowany już w działanie na zachodzie wywiadów, dwóch od razu chcę powiedzieć. Czyli nie prosto było go oderwać, powiedziałem, od kontroli, którą on był. I został przez, powiedziałem, naszych specjalnych, przygotowanych do tego ludzi, przywieziony do Polski. Jednym z najbardziej, powiedziałem, dramatycznych, a i niewiadomych do dzisiejszego dnia, i to ja mówię teraz, 2 tygodnie był w Polsce i został wypuszczony. I na tym się skończyła cała historia, powiedziałbym, potwierdzenia tych tez, które tutaj panowie słyszeli. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć o Bolesławie Piaseckim, mając nadzieję, że Ewangelia świętego Marka będzie w dalszym ciągu czytana przez ludzi i nie dopuścimy my wszyscy, ażeby wartości Piaseckiego zostały, nie, jak chcę powiedzieć, zniszczone, bo ich się nie da zniszczyć, tylko brane pod uwagę przy myśleniu o patriotyzmie Polski. Ja, może się tutaj większość zdziwi, jestem apologetyką hrabiego Tarnowskiego, który był dziwnym człowiekiem, bardzo dalekim od myślenia politycznego, ale hrabia Tarnowski miał jedno i uczy to studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedziałem, podstawowej prawdy. Nie uczcie się o sukcesach Polski ani was. To nie ma żadnego znaczenia. Sukcesu nie da się powtórzyć. Uczcie się o klęskach, ponieważ klęski da się uniknąć. I to umiejętność patrzenia i analizy klęsk i złych działań jest podstawowym elementem edukacji patriotycznej. To znaczy wiedzieć, co żeśmy zrobili źle. I tego, co żeśmy zrobili źle, nie powtarzać. I to już wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę usiąść. Proszę Państwa, za chwilę będziemy kontynuować, natomiast dwie sprawy. Na stronie 28 w książce Spowiedź grzesznika, obecny tutaj Zygmunt Maria Przetakiewicz junior, który będzie na koniec naszej konferencji prowadził, być może będą jeszcze inni świadkowie historii. Jako młody człowiek, 10 czy 12-letni, niósł krzyż na pogrzebie Bolesława Piaseckiego. Bogdana Piaseckiego, no właśnie. I tutaj na temat pana ministra Szlachcica, a także na temat pana Jana Bisztygi, na stronie 28 jest cały fragment, między innymi o tych wydarzeniach, o których częściowo tutaj pan ambasador opowiedział. Może korzystając, mamy jeszcze parę minut czasu, bo pan... Nie, wie, ja do wieczora. A jakby było jakieś może pytanie, tak, proszę, do pana Jana Bisztygi, to bardzo proszę. Równocześnie polecam mówiące o tamtym czasie wydawnictwa Liga Narodowo-Demokratyczna 1957-60. To właśnie w tych latach, kiedy Bogdan Piasecki był porwany, myślę, że bardzo ważna książka, a także Jerzy Brochocki, Rewolta Marcowa, Narodziny, Życie i Śmierć PRL-u. Również bardzo polecam te książki, o innych jeszcze będę mówił. No to porównanie z porwaniem Adolfa Eichmanna bardzo, myślę, że cenne, zwłaszcza, że Eichmann był porwany chyba w 1960 roku, a w 62 w Izraelu skazany na karę śmierci. No tu niestety sprawiedliwość nie dosięgnęła tej osoby, która wszystko na to wskazuje, że była mordercą Bogdana, a równocześnie udało się ją
pewnym fortelem sprowadzić do Polski i niestety tu się zmieniło. No ale w pana życiu też się wtedy zmieniło. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeszedł pan do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak jest. I na ambasadora w Wielkiej Brytanii oraz w Grecji, tak? No i wiceministrem. I wiceministrem. Czy są jakieś pytania do pana Jana? No, już nie pierwsze. Proszę bardzo. Panie ambasadorze, z wielką uwagą, Mariusz Świder przedstawiciel, z wielką uwagą wysłuchałem pańskiego wystąpienia. Było bardzo interesujące. Mam tylko jedno, ale za to bardzo ważne dla mnie pytanie. Co pana powstrzymuje przed podaniem imienia i nazwiska tej porwanej osoby, która dwa tygodnie tego aktora wysportowanego? Czy pan uważa, że powinniśmy się domyślić tego? Czy też są jakieś inne powody? Dziękuję. Mam pewne wyczulenie na prawdę o człowieku. Jeśli coś nie mam dowodowo, w moim przekonaniu, podkreślam, bo to może ktoś inny mieć inny, że jest winien, to ja o nim nic nie powiem. Dla mnie problemu winny jest decyzja sądu. I teraz chcę powiedzieć, że mimo wysiłków nie dowiedziałem się, dlaczego go wypuszczono. Kto to zdecydował? Choć wszelkie badania socjologiczne, a te żeśmy robili, podkreślam, sylwetka, przeszłość, warunki. No, ja nie chcę tu mówić o pewnej warsztacie wywiadowczym, ale to jest naprawdę praca taka bardzo skrupulatna. Czyli dotąd, dopóki nie wiedziałem, nie mam dowodu i nie dowiedziałem się dowodu, ja nie powiem nazwiska. Mimo że chcę powiedzieć, znajdzie pan to nazwisko w książce, ale ja go nie powiem. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Panie ambasadorze, Maciej Poręba. Jestem zachwycony, wręcz wstrząśnięty pana wykładem. No i tutaj doszło do tego, że żeśmy zawadzili o geostrategię, geopolitykę, powiedzmy szczerze, tak to rozumiem. I mam do pana pytanie. Ale czy w tym obrazie, który przedstawił pan Kennedy, z którym pan rozmawiał, czy nie brakuje pewnego wielkiego państwa, które jest coraz bardziej wpływowe, nazywa się Chińska Republika Ludowa? I druga rzecz, czy nie jest to trochę tak, tak mi się wydaje, że nasi ulubieni anglosasi wiedzą, że Chiny mają zamienić, koncepcja jest taka chińska, i Niemcy zamienić, że tak powiem, z atlantyzmu ma wyjść Europa w kierunku tego układu chińsko-niemieckiego, tak? Chińsko-niemieckiego, ponieważ jak wszyscy pewnie państwo wiecie, obroty Chin z Europą są dzisiaj większe niż Stanów Zjednoczonych i więcej Chińczycy kupują w Europie niż sprzedają. Padła ostatnia informacja, 900 miliardów euro. Jakie jest pana zdanie? Jednak, przepraszam panie ambasadorze, uwaga, bardzo proszę o zadawanie pytań związanych z Bolesławem Piaseckim. Dobrze. Na temat geopolityczny urządzimy dobrze, inny wykład, inną konferencję, ale skoro pytanie padło o Chiny, to bardzo bym prosił panie ambasadorze o odpowiedź. Tak. Jest taki polityk amerykański, nazywa się Graham Allison. Jeśli pan może gdzieś do komputera zobaczyć, te książki są, jest jedna książka jego przetłumaczona na polski o tak zwanej doktrynie Tukidydesa, gdzie on mówi, jak konflikty w ogóle powstają. Jest to człowiek o olbrzymich, powiedziałbym, takich możliwościach analitycznych. W przyjaźni z nim jestem od co najmniej 30 lat. Jest w tej chwili na emeryturze. I był przewodniczącym takiego zespołu, który składał się z naukowców, pracowników CIA. Jak wyglądał będzie układ sił Chin? Zatytułowany ten raport, ja go mam, ten raport. Jest on w tej chwili już odkryty na w komputerze na tym wyznaczeniu CIA. To pan może, bo to jest otwarte, prawda? Czyli nazywa się ten raport 2020. Czyli raport, który
tyle lat temu przekazuje, że w 22 roku w październiku Chiny opublikują, że są pierwszym supermocarstwem świata. A więc poczekajmy w październiku. To jest święto powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Chińskiej Republiki Ludowej. I teraz pan pyta o mój pogląd, bo chcę powiedzieć, tam jest wyłożone wszystko. Dlaczego tak się stanie? Wydaje mi się, że najistotniejszą sprawą w polityce jest uchwycenie nowości, tej, która zadecyduje w przyszłości. Dlaczego ja jestem takim apologetą i uważam, że to była jedna z największych polityków świata, pani Thatcher? Ja jako ambasador chciałem się z nią spotkać. Tak, każdy ambasador ma taką ideę, żeby złożyć wizytę premierowi. Zawsze odpowiada nie. Nawet kiedyś brutalnie powiedziała, że po angielsku what will we continue our talk? To już jest takie brzydkie powiedzenie. O czym my w ogóle mamy do porozmawiania? Ale doszło, ja już nie chcę mówić o jakichś tam przyjaźniach i tak dalej, przyjęła mnie. Przyjęła mnie i teraz ja wszedłem na ten Downing Street, ten, który tam pilnuje, ja chciałem do jej biura wejść. To biuro jest dokładnie podobne do tego pokoju. Tak wygląda, jak w środku jest słup taki, gdzie są tu, jest olbrzymi stół, gdzie odbywają się posiedzenia rządu i biurko gdzie. Chciałem tam wejść. On mnie, nie, pani Thatcher przyjmie u siebie w mieszkaniu. Mieszkanie premiera składa się z jednego salonu, który widać w telewizji, ciągle pokazują na tym kominku, i dwóch pokoju. Dwóch, czyli jest wszystko u premiera. Ten jest dwa pokoje, salon i kuchenka. Wszedłem, stoję, ona wchodzi, siadamy i ona pyta, co pan pije? Ja mówię, no herbatę. Normalnie jak w Warszawie czy gdziekolwiek indziej, to przychodzi kelner z taką tym białą tym, pyta co, to przynosi tam szklankę czy coś tam, prawda, nalewa. A ona sama poszła do kuchni, za chwileczkę przyszła, przyniosła dwie przede mną, przed sobą. Sama poszła, herbatę przyniosła, nalała, siadła i słucham pana. A więc pokazała, że jest kobietą, nie premierem. I ja mówię, pani premier, ja wszystko o pani wiem. Nauczyłem się. Ale chciałbym jednej od pani odpowiedzi. Co pani chce osiągnąć jako strategię tego kraju, Wielkiej Brytanii? To ona wstała, poszła znów tam i przyniosła taką, tej grubości, taki zbity na maszynie, taki powiedziałem, no książkę, czy jakby nazwać, i jeden papier taki. I położyła tą grubą przed sobą, a ten papier dała, niech pan to przeczyta. I teraz ja czytam. Imperial Chemical Industry, Miss Thatcher i treść. W związku z pani prośbą o przyjęcie do Imperial Chemical tego informujemy, że Rada nie zatwierdziła pani na pracownika tego, ponieważ stwierdzono, że przy wszystkich pani zaletach ma pani lack of leadership, czyli niezdolność do przewodzenia. I ona mówi, to jest pierwszy mój cel. Wszystkich tych, którzy tak potrafią pisać, a ja jestem premierem, wszystkich, i użyła słowa kick off, wie pan, to jest kick off, to się... Dokładnie. Wszystkich, cały ten establishment tego perydżu, mówi, który się wielkim... Pójdzie, mówi, precz, ponieważ to jest hamulec Wielkiej Brytanii. I faktycznie wyrzucała wszystkich dyrektorów, tamtych tych arystokratów po kolei. Ale teraz nie to jest najważniejsze. Mówi, a tu jest raport, który dałam, ażeby najlepsi eksperci Wielkiej Brytanii opracowali. A wiecie, co jest wyzwaniem dla Wielkiej Brytanii?
I mówi, doszli do wniosku, że wyzwaniem dla Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim, że świata, a przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii jest wynalazek chipu. Chip, komputery zadecydują o przyszłości świata. Związku Radzieckiego nie zniszczą ani armaty, ani czołgi. Komputery ich zniszczą, bo nie będą umieli dostosować do zmieniającej się technologii świata, dostosować sposobu rządzenia. I teraz ja bezczelnie mówię, pani premier, czy mogłem pani to dać? A ona tak patrzy i przesunęła do mnie. No to ja cap to. Przyjechałem do Warszawy, zrobiłem fotokopię i dałem dwóm ludziom. Był taki gość, który nazywał się Wrzaszczyk. I był taki polityk, który nazywał się Kopeć. Po jakimś czasie pytam Wrzaszczyka, przeczytałeś to? Tak, tak, przeczytałem. No co, ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale pytam Kopcia. I teraz, no, niestety nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo kobiety tu są. Kiedy ten Kopeć mówi, Jasiu, cały ten socjalizm, pieprznie, co inaczej powiedział. Ona pokazuje, że nie mamy żadnych szans z tym naszym biurokratycznym myśleniem, ideologią socjalistyczną, organizacją przemysłu. To wszystko pierdolnie. Mówiąc delikatnie. Mówiąc delikatnie. I on odczytał to, co Thatcher wiedziała wcześniej. I teraz problem, tą, którą ja panu chcę odpowiedzieć. Chińczycy byli tymi, o czym już w ten czas Graham Allison pisze, którzy zrozumieli jedną rzecz. A mianowicie, że kluczową sprawą wartości w tworzeniu dobra jest jednostka. Mimo, że mówili socjalistom i tak dalej, to tam ten kot czarny, kot biały stał się kluczem. Nie ma znaczenia, czy kot jest biały, czy kot jest czarny. Ważne jest, żeby myszy łowił. I to jest, pamięta pan, główna idea chińskiego rozwoju. I okazuje się, że ten kot te myszy tak dobrze łapie, że stał się dzisiaj, powiedziałem, potęgą, która zagraża dolarowi. Bo nie wiem, czy pan, trzy dni temu, Arabia Saudyjska przechodzi na jeny. Rubel złoty. Prawda? A więc weźmy pod uwagę, że jeśli my potrzebujemy w Polsce przyszłości naszego kraju, to musi znaleźć się polityk, który ma odwagę odczytać, co będzie. Nie to, co jest, żeby wybory wygrać, czy tam coś tu ukraść, tam coś załatwić, tu posunąć, tylko co będzie ze społeczeństwem w innym świecie. A ja chcę postawić tezę, i wie pan, niech pan wybaczy, że po całym tym konflikcie, który ma bardzo, ja bym powiedział, ukryte cele na Ukrainie, świat będzie inny. A Polska niestety, jeśli nie będzie umiała odczytać, na czym polega ta inność świata, będzie bardzo przyspieszać te 50 lat. To jest moja odpowiedź panu.